jak wypadłeś ze składu z powodu kontuzji, no skończyła się po tych 6 niewygranych meczach bez wygranej. Jak wróciłeś do składu? Powiedziałem, przypadek, nie sądzę. Miłe uczucie, że jak gram, to wygrywamy, ale myślę, że to drużyna przez cały tydzień, przez całe 2 tygodnie w sumie pracowała na to zwycięstwo. Przygotowywaliśmy się sumiennie, no i myślę, że to zaprocentowało dzisiaj. Dzisiaj kapitalne otwarcie, szybko zdobyta bramka przez Kamila, a później no, z minuty na minutę serca kibicom drżały jeszcze w karnym w końcu. Co się wydarzyło, co się stało? Tak jest futbol, raz się grę prowadzi, raz trzeba się bronić. Myślę, że dużo sił zostawiliśmy w tej pierwszej połówce i może to był właśnie ten powód, że w drugiej połówce i im dalej w mecz szliśmy, tym było ciężej. Znowu 3 punkty możecie sobie dopisać, no bo świeciła się długo ta strefa spadkowa. Co psychicznie to jakoś wpłynie na drużynę? Myślę, że nie. Mamy mądrą drużynę, sztab szkoleniowy, więc będziemy spokojnie pracować, a wyniki same przyjdą. Dobra, jaka w tym wszystkim zasługa tego przełamania nowego trenera? Paweł Kretki popracował pod wyzwaniem. Na pewno psychicznie odżyliśmy, bo treningi były bardzo przyjemne, tego nie można odmówić trenerowi i pomysł na grę, która odpowiada całej drużynie. Jaki to jest pomysł? Na pewno będziemy chcieli się utrzymywać przy piłce, bo trener lubi grę kombinacyjną, a mamy akurat zawodników do tego. Jakieś fajne nowe elementy na tych treningach się pojawiły? Pojawiły się, ale nie będziemy zdradzać. Wyjazd w trakcie którego rozegracie 2 spotkania z silnymi rywalami. 2 wyjazdy, 6 punktów, mam nadzieję. Dobry wieczór Państwu. No cóż, gratulacje trenerze, oczywiście zwycięstwo. Z mojej strony, tak delikatnie tylko, pierwsza połowa przez Pana, w drugiej połowie ciut za mało spokoju, ale jeżeli ten zespół potrafi grać 2 różne połowy, to strach się bać, co by było, gdybyśmy zagrali 2 równe połowy w naszym wykonaniu. Niech, żeby trener nie odebrał źle, oczywiście nie znam, nigdy nie obserwuję drużyny przeciwnej, patrzę na swoją, więc to co powiem po prostu musi się do mojej ekipy. Żałuję i jest mi przykro, że kilku z nas niestety nie szanuje tego, co dostało od Pana Boga. Czyli naprawdę dar grania na niezłym poziomie w piłkę nożną, ale na dzień dzisiejszy tego nie wykorzystujemy, więc... Życie jest brutalne, zweryfikowało nas dzisiaj. Jeszcze raz gratulacje dla drużyny Wigier i wszystkiego dobrego. Dziękuję w imieniu zespołu, trenerze za gratulacje. Na pewno zwycięstwo, czyli 3 punkty, które dzisiaj zdobyliśmy, to jest dla mnie i dla zespołu super baza do tego, żeby z optymizmem patrzeć w przyszłość. Mieliśmy problemy w tym meczu, nie ukrywam, ale z drugiej strony też cieszę się, że tak młody zespół też potrafi przetrwać trudne warunki i potrafi wygrać niełatwy mecz o takim też ciężarze gatunkowym. No i życzę trenerze, na pewno szczerze życzę tego, żebyście jak najszybciej znowu zaczęli zdobywać punkty i w tej lidze się utrzymali. Skąd te problemy, panie trenerze? Ta druga połowa, jakby zabrakło sił, dużo włożone w pierwszą, 45 minut? To czy zabrakło sił, to będziemy wiedzieć po analizie meczu, po analizie też przebiegniętych czy tam wysiłku tego, jaki zrobili zawodnicy. Na pewno trochę inaczej się nastawialiśmy na drugą połowę, chcieliśmy się utrzymywać częściej przy piłce, chcieliśmy, bo tak też troszeczkę tego zabrakło w pierwszej połowie. Moim zdaniem po prostu zespół Odropole postawił w drugiej połowie takie warunki, a my zbyt szybko się pozbywaliśmy piłki po odbiorze, zbyt często ją po prostu traciliśmy i to jest jakby... taka sfera na pewno do pracy.